zapomniany ośrodek kempingowy na bardzo pięknym terenie w Belgii. Zobaczymy, czy jeszcze coś zostało. Z tego, co mi wiadomo, to jest tutaj bardzo fajnie. Kempingi również są wyposażone jeszcze. Ale zaraz to sprawdzimy sami. Już na samym początku są kempingi, zobaczcie. Jednak to prawda, co mówili. Tutaj rośnie jakiś młodnik. Coś czuję, że to będzie piękna eksploracja. Wejdziemy do pierwszego kempingu. Jednak to prawda, we wszystkich kempingach jest wyposażenie i to całkiem niezłe. Co prawda kempingi już są prawie od 10 lat opuszczone, więc może być tutaj już kilka rzeczy po prostu rozkradzionych. Tutaj chyba sypialnia. O kurde. No, ale widać akty wandalizmu i kradzież też tutaj miała miejsce. Bo widziałem, że wtedy były jeszcze wszystkie półki wypełnione różnymi bibelotami. Mamy jakieś talerzyki. Kolejna sypialnia. Tutaj co? A, umywalka. Za oknem choinka, ale to wygląda mrocznie. Dobra, sprawdzimy, bo mamy troszeczkę tego tutaj do zwiedzenia. Liczę, że będzie więcej domków i bardziej wyposażone. Wszędzie tu widzimy kempingi. Jedne w lepszym stanie, drugie w gorszym, ale jest ich tutaj sporo. Boazeria odpadła. O kurde, tutaj już nic nie zrobimy. Ale pięknie tu. Aż niemożliwe, że ktoś mógł opuścić po prostu to wszystko. Muszę się dowiedzieć, jaki był powód. Bo nie sądzę, żeby ktoś chciał opuszczać takie piękne miejsce. Wszędzie wokoło lasy, rzeczki. Naprawdę klimat. To jest dość górzysty teren tutaj, więc można spacerować. No, porozbijane już częściowo szyby. Salon. Widać, że od dawna nikt tutaj nie zaglądał. Wszystko zarosło grzybem już. O kurde,
Ale to jest duże. Tu już jakieś większe domki, chyba że to była jakaś recepcja. Możliwe. Tak, najprawdopodobniej. Tutaj się załatwiało formalności z wynajmem kempingów. W zasadzie nie wiadomo od czego zacząć tutaj. W którym miejscu stoją te najbardziej zadbane kempingi. Kuchnia. To już wszystko porozwalane. Nie podoba mi się to. Nie podoba mi się to, że ludzie tak dewastują. Idziemy tędy. Ale tutaj ładnie. Gdyby nie to, że wszystko zdewastowane, to sam bym się tutaj starał o to, żeby kupić tu jakiś kemping. Taka budka telefoniczna. Trochę lepiej wyglądający kemping. Może wejdziemy do środka. Może im dalej wejdziemy, tym będzie lepiej. Ale to się już okaże. Zobaczcie. Pewnie robili tutaj sobie grilla. Kiedy już zajechali na miejsce. W niektórych miejscach mniejsze, w niektórych większe kempingi. Ale każdy miał tutaj swój kącik, w którym mógł odpocząć sobie. Tutaj się budowali, ale chyba nie do końca. O kurde. Tutaj jest wszystko porozwalane. Nie wiem, czy warto tam wchodzić. Ciężko powiedzieć, gdzie to jest wejście. Na razie przejdziemy wszystko. Kurde, miał powstać tutaj jakiś piękny dom. Ale dlaczego przerwano budowę? Co tu się tak naprawdę wydarzyło? Słyszę tam jakieś głosy. Ciekawe, kto to. Być może jest tu jakaś ochrona, kto wie.
Chociaż z tego co mi się wydaje, to już wszystko zdewastowali. O, nic tu nie ma. Kto zdążył, to zabrał swoje rzeczy. A kto nie zdążył, padł ofiarą. Złodziei. Łazienka niedokończona. Kurde, wszystko potłukli. Takie ładne domki zniszczone. Tam jest jakieś u góry na skarpie. Nie wiem, czy warto tam iść. Teren jest naprawdę duży. O kurde. To już troszkę więcej wyposażenia. Drewniany stół, krzesła. Tu można na chwilę przycupnąć. Salon. Kuchnia jeszcze wyposażona. Angielski talerzyk, przynajmniej tak mi się wydaje. Oni robią takie ładne talerzyki. Co tutaj jest? Tu była chyba toaleta, tak. Toaleta, a tutaj sypialnia. No to taki jeden z bardziej zadbanych kempingów. Tu jest jeszcze jakiś domek. Być może ostatni. Chyba tak. Ale tutaj ktoś mieszka. Dobra. To już nie jest do tego kurortu. Tam jest prywatny domek z tyłu. Wejdziemy jeszcze tam, gdzie minęliśmy domki. Przy samej rzeczce. O kurde. Ten mógł być niezauważony, więc może być więcej wyposażenia. Ale jazda. Ławeczka. Kominek.
tak myślałem. Jest tutaj troszkę więcej rzeczy. Choć wiadomo, że nic cennego. Niemiecka flaga. Toaleta przenośna. Umywalka potłuczona. I sypialnia. Zobaczcie, wyjście prosto nad rzeczkę. Tu naprawdę można wypoczywać. Tutaj górzyste tereny, lasy. A ktoś sobie tu postawił kemping. Będziemy szli tutaj wzdłuż rzeki. Może będą troszkę lepsze pomieszczenia. Liczniki, wszystkie zatrzymane. Antena. Kurde, ale pięknie. Tutaj kolejny kemping. Również z wylotem na rzeczkę. Tutaj taki mini plac zabaw. Sprawdzimy tutaj ten. O kurde, tutaj też wszystko rozwalone. Tylko, że to chyba natura. O kurde, ten jest naprawdę zadbany. Jakby nie to, że dach runął, to byłby chyba najładniejszy kemping. Szklaneczki, Bawaria. A tutaj malutka sypialnia, ale chyba najbardziej zachowana, i kabina prysznicowa. Szkoda takich miejsc. Tutaj mamy górną część tych kempingów. Tutaj widzę, że też się zachowało trochę rzeczy. No i tak. Na pewno warto tu chodzić. Oj, to będzie jeden z lepszych kempingów. Głośniki. Takie ładne szkliwo. Kufelki do piwa.
i sypialnia. Nie bój się, ja sam w strachu. O kurde, będzie ciężko przejść. Ratanowy stół oraz krzesełko. Drewniana kuchnia się jeszcze zachowała. Tutaj kufelki do piwa jak zwykle, bo co można robić w takich kempingach prócz odpoczynku i relaksu? Oczywiście piwerko wchodzi w grę. Kolejne kempingi, ale gdzie jest wejście? Zobaczcie, jakie przejście, jak tu zielono. Pięknie po prostu. Idziemy tutaj. Ale czy da się tam wejść? Tutaj troszeczkę zalane. Ładny strumyk. Płynie z wolna. Kurde, tędy nie wejdziemy. O, bardzo mnie ciekawi ten kemping, więc musimy wejść tędy. Wygląda na zachowany, więc warto przejść się naokoło i sprawdzić. Słuchawki, gdzie jest wejście? Chyba tutaj. Tak jest. Ojoj, tu też rozwalony. W idealnym stanie raczej nie znajdziemy już żadnego kempingu. Ale tutaj się zachowały jeszcze meble. Dobra. Schody, ale gdzie one prowadzą? Tutaj płynie ta rzeczka. Domek numer 32. Znowu wszystko porozwalane. Zobaczmy widok z okna. Będzie ciekawe pewnie. Na ostatni domek.
tam mamy ostatni już domek. Dobra. Chodźmy lepiej tą drogą, którą szliśmy wcześniej. Tam było o wiele łatwiej przejść. O, właśnie tędy. Zobaczcie, jak się wytworzył strumyk. To jeszcze nie ostatni domek. Chyba najmniej zdewastowany jakiś sprzęt. Szklaneczki, bardzo ładne. Dobra. Myślę, że powoli będziemy kończyć eksplorację. Pokazałem wam chyba wszystkie domki. Tutaj jeszcze coś jest, ale jak widzimy, większość już jest zdewastowanych. Tutaj mamy chyba już ostatnią chałupkę, a u góry już domek mieszkalny chyba czyjś na innym terenie. I można schodzić na dół. Tutaj wszystko rozwalone. Dobra. Tu zobaczymy. To będzie już nasz ostatni domek. Tylko gdzie jest do niego wejście? Tutaj. O kurde. Ten jest wypasiony. Zobaczcie. Tego możemy postawić na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o brak dewastacji i wyposażenie. Jaki piecyk ładny. Pewnie gazowy. Łazienka też zadbana w miarę. A tutaj sypialnia. Najprawdopodobniej sąsiad gonił, dlatego tutaj zachowało się najwięcej rzeczy. Moi drodzy, w tym miejscu zakończymy eksplorację. Mam nadzieję, że wam się podobała podróż po tym pięknym terenie. Kempingi nie były w najlepszym stanie, ale myślę, że i tak warto było tutaj przyjechać. Na razie, trzymajcie się, do zobaczenia.